To jest dla ludzi myślących. Czy naokoło Stanów Zjednoczonych widzieliście Państwo pierścień rosyjskich baz wojennych? Nie macie. A naokoło Rosji jest pełno baz NATO i baz amerykańskich. Po co one są? No po to, żeby w razie czego uderzyć na Rosję. I Rosja się tego po prostu boi. I jeszcze nie chce, żeby do tego pierścienia włączone były bazy na Ukrainie. Dlaczego Amerykanie mogą obalać rząd, który jest antyamerykański, a Rosja nie może obalać u sąsiada rządu, który jest antyrosyjski? Zadajmy sobie takie pytanie. Dlaczego Amerykanom wolno bombardować Belgrad i całą Serbię, obkładać bombami po to, żeby wymusić niepodległość Kosowa, a Rosja nie może bombardować Ukrainy, żeby wymusić niepodległość Doniecka? Zapytam się, dlaczego? Tak samo jak Amerykanie by nie dopuścili do tego, żeby Meksyk był w sojuszu antyamerykańskim i wpuszczał obce wojska, obce rakiety, prawda, które by celowały w Waszyngton i Nowy Jork czy Los Angeles. Tak samo jak przecież w Ameryce, jak Związek Sowiecki usiłował zainstalować rakiety amerykańskie na Kubie, no to świętej pamięci Jan Kennedy zagroził wojną atomową. I Sowieci się cofnęli, no w zamian za to, że Amerykanie wycofali swoje rakiety z Turcji, no wycofali swoje rakiety z Kuby. Amerykanie potrafią ogłosić: my nie będziemy kupowali ropy od Rosji, bo oni nie kupują. Wielka Brytania może ogłosić, że nie będą kupowali ropy od Rosji, bo zakupy od Rosji to jest 3,5% spożycia brytyjskiego. Nawet tego nie zauważą. Natomiast my nie możemy. My nie możemy. I trzeba to jasno powiedzieć, że nie będziemy płacili za gaz i ropy dwa razy tyle, dlatego że Amerykanie chcą zniszczyć Rosję. To jest ich problem.